I akurat to Ferrari to jest nie dość, że piękne auto, to jeszcze całkiem dobrze jeździ jak na Ferrari. Mi się bardzo podobało. Przeżyłem pierwszy zakręt. Krzysiu ma problemy zdecydowanie tu z jazdą, po prostu widzę. Zwłaszcza, że nie pomagasz. No, na linii startowej mi wjebałeś barierkę, bo takim zygzakiem ruszyłeś. Wow! Musiało być problemy z synchronizacją. Jeden bot cię blokuje z przodu, a z tyłu cię Nemezis napierdala. To jest właśnie taka współpraca botów. Najważniejsze, że jeszcze linię mam, także może dojadę do mety. Potwierdzam. Pozycje tutaj się zyskują. Oj, aż mi wyjechał. O, dobra, dobra, mamy to. Mnie Rick Scott poczęstował, a potem już było coraz gorzej. Ale pierwsze okrążenie przejechałem w pierwszej trójce. Spadłem tylko jedno miejsce. Prawda, zabiłeś mnie po drodze przy okazji. To prawie. Trzeba ostrzegać, że tam się zbliżasz, to wtedy jest. Ale już jestem na ostatnim miejscu. A nie, jak to? Jestem na przedostatnim miejscu. Coś ściemniasz, bo ja jestem na ostatnim, mam trzech przed sobą i żadnym z nich nie jesteś ty. No raz, jestem na 12. Już jestem na ostatnim. Teraz oj, mówisz prawdę. Dzika Scotta zrobiłem. Ała, ała, ała. Nie ma lepszego Nemezisa niż Dzik Scott. Bo guys, they're going for me. Tak, tak. Ale oni są się przede mną, to jak mogą for me going? Może tak, wiesz, patrzą w lusterko i że chcą cię na wstecznym potem zabić. Może. Bo tu wiesz, jest lusterko w tej grze, więc się otwierają zupełnie nowe możliwości. Ty, chyba Ford jedzie na pierwszym, tak. Myślałem, to same Ferrari jadą, a tu jakiś jest GT40. Tu gonimy. O, Krzysio. O, Andrzej, ty znikasz. Ty też. Czemu ty tak źle jeździsz, Krzysio? Przecież ty jesteś taki zalombisty w te wyścigi. Tak, kto ci tak powiedział? Pierwsze parę okrążeń trzeba mu chyba dać, wiesz, na rozgrzewkę. Przede wszystkim, że w te, a poza tym, że zalombisty. Gramy w Project Cars i tam Łukasz mnie regularnie leje. Zwłaszcza im szybsze samochody, tym mnie bardziej leje. Ale kiedyś było inaczej. Ja wiem, czy tak kiedyś było. No lepiej wyszedłeś z zakrętu. Trochę sobie pomogłem o bandę. Chyba dużo szybszy jest na prostej to Ferrari od tego Forda. Tak zacząłem buta dojechać, dojeżdżać, że aż mu wyjebałem. Aha, aż go zrobiłem Nemezis, okej, okay, i tyle. No tak, co ja sobie myślałem. Nie umiem tego zakrętu. Na drugim miejscu mam Nemezis od dwóch. Więc cię będą blokować na siłę? Nie, będą jechać bardzo szybko, zobaczymy, czy tego nie. Aha. Bycie Nemezis, znaczy jak ktoś jest twoim Nemezis, to wtedy jedzie szybciej przy tobie? Czy w ogóle jedzie szybciej? A
bonusy do walki z tobą. Krzysio, coś ty zrobił. Ja? Stanąłeś bokiem przede mną. Ja tylko sobie grzecznie stałem na środku drogi, to ty mnie wychałeś. O. Panda. A to jest fajnie jechać z kimś, kto jedzie równie dobrze jak ty. Dobrze, że z wami nie jadę w takim razie. Ale wiesz, okay. To się tych różnych achievementów wbija, jak się tak jeździ? Nawet nie wiesz, co się które wbija. Wbijacie, to chyba ja już mam. Ale to z butami, nie z kolegami. Objąłem tu prowadzenie bohatersko. Brawo ty. Ale może im jakoś odjadę. Boty są wolne na tych skokach, one po prostu lecą wolniej. Tam trzeba zyskiwać czas. Ała, 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 ale zły zakręt. Kot, co ty się spadasz? Nie spadaj. Odjechałem im. Dobra, jak się nie rozpierdolę na Y-ka, to... to dowiedziemy to. Czekaj, jakbym tak pojechał pod prąd i mi się z tą spotkał, to bym się rozjebać na Y-ka? Nie wiem, pamiętasz w Karsach, jak jedziesz pod prąd? Tu cię dyskwalifikuje chyba, jak pojedziesz pod prąd. W Karsach się robisz niewidzialny. Więc chyba się nie da zrobić takiego wała. Ale zawsze cię mogę zdublować na przykład. Ale no pewnie wtedy też zniknę. No. A nie wiem, bo chyba nie pamiętam w gridzie. W gridzie za krótkie wyścigi są w singlu, żeby do dublowania dochodziło, więc nie bardzo się udało sprawdzić. O, ale dobry zakręt. Aż tak, zrobiłem im krech. Dość dobry był. Za dobrze wszedłem w barierkę. Prawie jak grożał wszedłeś w barierkę. Tylko, że on później z niej wyszedł jak z kuli ognia. Tutaj na szczęście nie ma obrażeń. Mogę włączyć. A w sumie grożał też praktycznie nie miał obrażeń. No, ręce tylko wyparzył biedny. On na to, co go spotkało, to można powiedzieć, że nie miał obrażeń. Tak. Wyszedł bez szwanku. Człowiek chciał te drifty wbijać, ale ja wiem, co się skończy, jak będę drifty wbijał. Skończy się na barierce i mnie machną te moje nemezisy. Nie ma, kurwa, driftów, jedziemy poważnie. No, mój nemezis czeka na mnie na 13 miejscu. Ja moich nawet już na minimapie nie widzę, więc jest dobrze. Rick Scott i Otto Lima. Kto nie ma Lima? Jakiś Otto nie ma, znaczy Lima. Lina, przepraszam, Lina, Otto Lina. Lina nie może mieć Lima, bez sensu. Bez sensu kompletnie, zgadzam się. A, to jest final lap? Ty już dojechałeś, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, ale już niedługo. Właśnie ze skokowiska wyjechałem. O, widzisz, to ja też. Właśnie wjeżdżam na skokowisko. No, wszystko się zrobi. Czemu cię w lusterku nie widzę tylko? To nie zaparowane. Może jestem przed tobą. Zaparowa, albo tak, no. Inżynier wyścigowy się nie połapał i mi nie powiedział. To w sumie, właściwie to jestem przed tobą. No, to tak jak z tym psem, który się ogrodził i powiedział, że on kurwa jest na zewnątrz. Drifta zrobiłem niestety na Y. Okej, ale nie dojadą mnie już. Tak, z facetem, który jechał autem po autostradzie. Wszyscy jechali pod prąd, sami wariaci.
Mamy to. A ten Y na końcu to był taki trochę nerwowy. Maska nie odpadła do końca, niestety. No, mam chyba szansę dojechać koniec wyścigu. Spectating grey, bro, tak? Barierka, barierka. Pierwsze okrążenie dużo lepiej mi poszło. A, widocznie przegrzałeś opony i dlatego teraz idzie gorzej. O, to trzeba pilnować takich rzeczy w tych realistycznych grach. Mm-hmm. Ale mam wśród botów drugi czas, także... Patrz, jak Andrzej ciśnie do mety. Tak, tak, zakręt z driftem bokiem zupełnie bez sensu. I w drugą stronę... Jest. Goal. Jeeeej! Pierwszy raz wgrałem wyścig, bo dojechałem do mety. Brawo. Bo z 10 szybciej jechałem. Auto bardzo szybkie i nie wcale nie takie łatwe, tak więc to wiesz, to nie są... Jak tam czasy? 2.09, no. No, Krzysiu, twój czas powiedzmy nie powala, ale... Ale jak? No, drugi czas wśród botów. Tak, tak. A boty są na very hardzie pewnie. Na hardzie. Na wery byłoby tak, myślę, z 2 sekundy na okrążeniu jeszcze. Chociaż nie wiem, bo to jest dość długi tor. Może ich ustawić na takim easy, żebym miał szansę z kimś się pościgać. Nie jest łatwiej się ścigać z butami, jak jadą wolno, bo wtedy się rozbijasz o nie dużo bardziej. Żeby to przerabiali w autosporcie. Najpierw jak boty jadą podobnie, podobną prędkością jak ty, a tu jadą wolniej od ciebie, ze względu na tą partię tych skoków. To co, Krzysiu, jeszcze jeden, czy koniec? No, może być jeszcze jeden. No to pojedziemy w drugą stronę teraz jeszcze, tak i zrobimy. Ja se wsiądę w tego Forda. Do odmiany.